Zauważcie, szanowni państwo, co jest problemem ostatnich dwóch tygodni, co jest wydarzeniem, któremu bardzo wiele czasu poświęcają media. Otóż, szanowni państwo, zmieniono dyrektora stadniny ogierów w Janowie Podlaskim. Czy jakikolwiek minister rolnictwa powinien się zajmować takimi sprawami, jak bezpośredni nadzór nad prowadzeniem hodowli ogierów w Polsce? Dzięki tej sprawie zobaczyliśmy ileś różnych patologii, które sprawiają, że Polacy są biedni, zarabiają mało, nie chcą żyć we własnym kraju, wyjeżdżają. Że jesteśmy krajem, do którego nie chcą nawet przyjechać ci tak zwani imigranci, czy jak to woli, uchodźcy. Bo podstawowy problem polega na tym, nie że oni do nas przyjadą, bo to oczywiście jest ważna sprawa, ale na tym, że oni w ogóle nie chcą tu przyjeżdżać. Z tych samych powodów, z powodu których ponad 2 miliony Polaków wybrało życie poza Polską, pracę poza Polską, zakładanie rodzin poza Polską, wychowanie dzieci poza Polską. I zadam wam jedno krótkie pytanie. Jeżeli ktoś podejmie się polemiki ze mną, to bardzo chętnie na tym zakończę swoją część wystąpienia, przejdę do polemiki. Kto z państwa uważa, że państwo polskie powinno hodować ogiery? I kto z was uważa, że wy jako polscy podatnicy powinniście dokładać kilkanaście milionów złotych do tego, żeby arabscy szejkowie i członkowie zespołu Rolling Stones mogli sobie kupić ładnego konia w Polsce? Bo przy całej tej historii zacząłem czytać różnego rodzaju dokumenty, raporty Najwyższej Izby Kontroli i tak dalej. Nagle się okazuje, że w latach 2012-2014 dołożyliśmy jako polscy podatnicy kilkanaście milionów do tego, żeby w Polsce hodować ogiery. Może być mała sprawa, drobna sprawa. Ten facet, który miał zegarek za 60 tysięcy złotych i nie mógł powiedzieć, skąd miał na ten zegarek. Później się okazało, że rodzina przez 2 lata się na to składała, bo wiadomo, że jak ktoś w naszej rodzinie ma takie hobby i lubi chodzić w drogich zegarkach, to przez kilka lat całą rodziną się składamy, żeby mu trochę ulżyło, żeby się poczuł, że tak powiem, satysfakcję, żeby miał te 60 tysięcy na zegarek. Ten człowiek dostał zegarek, a wydał w trakcie kilku lat bycia ministrem infrastruktury kilkadziesiąt miliardów złotych na budowę dróg i autostrad, z których część nie powstała. Były droższe za kilometr niż kilometr autostrady w Szwajcarii albo w Alpach, albo w Austrii idący przez Alpy. Na Mazowszu drogę potrafili budować drożej niż w Szwajcarii kując skałę pod tunel. Co więcej, na tej budowie autostrad większość firm, które budowało, upadła i nie dostała za to pieniędzy. Te rzeczy są możliwe z osobna. Ale nie są możliwe w wystąpieniu razem. Bo czy można przepłacić za autostradę, zbudować ją super drogo, a firma, która tak drogo buduje, upada na tej budowie autostrady i traci ona miejsca pracy, wszyscy, którym ona nie zapłaciła. Wiecie, każda upadłość takiej dużej firmy to jest upadłość dziesiątek firm w okolicy. Jak ona nie dostała pieniędzy i zbankrutowała, to nie zapłaciła innym. Oni nie dostali pieniędzy, nie zapłacili swoim pracownikom, nie zapłacili kolejnym firmom. Dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że w Polsce państwo zajmuje się sprawami, którymi nigdy nie powinno się zajmować. Mam przeświadczenie, że znam się na prawie, że dosyć dobrze znam się na ekonomii. Znam się trochę na zarządzaniu, ale gwarantuję wam, że nie znam się na hodowli ogierów. Tak jak gwarantuję wam, że Waldemar Pawlak nie znał się na lotach w kosmos w momencie, gdy zaproponował projekt ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Polska Agencja Kosmiczna miała powstać po to i przychodzili do mnie profesorowie, polscy naukowcy, mówiąc: panie pośle, panie Przemku, dlaczego pan jest przeciw polskiej nauce, dlaczego pan jest przeciw ludziom, którzy chcą w Polsce rozwijać fizykę, inne specjalizacje naukowe, przecież taki przemysł to zawsze świetnie rozwija i naukę, biznes i tak dalej, to jest świetna sprawa. A ja mówiłem tym profesorom: kochani panowie profesorowie, nikt w Polsce nie będzie wysyłał rakiet w kosmos, a skończy się tylko tym, że jacyś znajomi jakiegoś polityka dostaną stanowisko pracy za pieniądze podatników i będą udawać, że coś robią. Pan minister Skarbu Państwa Aleksander Grad został odesłany do budowy elektrowni jądrowej. Przez kilka lat udawał, że buduje elektrownię jądrową, wydając na to 300 milionów złotych na różnego rodzaju opracowania, doradztwo, analizy, ekspertyzy. Projekt nie szedł do przodu, a koniec końców kilka tygodni przed wyborami pani Ewa Kopacz powiedziała, że jest właściwie przeciwna budowie elektrowni jądrowych w Polsce.
pan minister Budzanowski, po tym jak się okazało z mediów, z wywiadu Władimira Putina, że zamierza budować kolejną rurę rurociągu przyjaźni przez Polskę, o czym Donald Tusk nie wiedział, dowiedział się z konferencji Putina, i że polskie spółki na to wyraziły zgodę, między innymi spółka Europolgaz, skasował ministra Skarbu Państwa, panią prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Pan minister Skarbu Państwa znalazł świetnie potem robotę w Azotach Puławy, w spółce prywatyzowanej Skarbu Państwa. Pan minister Tamborski, który zajmował się prywatyzacją ciepłu i jadł kolację, jak się później okazało, z już świętej pamięci panem, albo i nieświętej panem Janem Kulczykiem, to ustawiali, w jaki sposób sprzedać spółkę Ciech po cenie, która jest nieakceptowalna dla każdego prywatnego właściciela, bo w tym samym czasie spółka ING, będąca właścicielami spółki Ciech, nie sprzedała swojego pakietu akcji, bo uznała, że za mało po prostu chce pan Kulczyk zapłacić. Co w tym momencie mówi pan Kulczyk do pana ministra? Mówi: spokojnie, spokojnie, pogadam z Andrzejkiem, czyli z prezesem PZU, wezmę go na kolację, załatwimy temat. W kraju, w którym w taki sposób się zarządza mieniem publicznym, w kraju, w którym państwo się zajmuje budową elektrowni atomowych, państwo zajmuje się wysyłaniem statków w kosmos i hodowlą ogierów, polskie pieniądze polskich podatników będą marnotrawione, a nam na rękę będą zostawały grosze. Dzisiaj spóźniłem się do państwa, bo miałem kilka spotkań wcześniej, zbyt napięty został harmonogram przygotowany. Ale w Bydgoszczy, po jednej z konferencji prasowych, które organizowaliśmy, mamy lokal partii naprzeciw wojewódzkiego rządu statystycznego. Zobaczyłem tam liczbę, która mną wstrząsnęła. Ilu jest bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim na jedną ofertę pracy? 29. Według wojewódzkiego urzędu statystycznego w Bydgoszczy 29 osób szuka pracy, na te 29 osób jest jedna oferta pracy. W kraju, w którym tak będzie wyglądała ta proporcja, nigdy ludzie nie będą zarabiali dobrze. Bo tych 29 ludzi walczy o jedno miejsce pracy i zgodzą się na każde warunki, by mieć jakąkolwiek pracę. Przy takiej sytuacji, oczywiście można mówić, że jest kłamstwo, wielkie kłamstwo i statystyka, ale to coś nam mówi. Bo są zawody, w których oczywiście są poszukiwani fachowcy, trudno znaleźć fachowca. Ale to olbrzymia liczba Polaków, olbrzymia liczba mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, którzy szukają pracy, albo są zarejestrowani, muszą symulować szukanie pracy. Jest bardzo mało tych miejsc pracy. A dlaczego jest tak mało? Dlatego, bo w Polsce bardzo trudno prowadzić działalność gospodarczą, bardzo trudno zarabiać. W kraju, w którym z dnia na dzień mogą zmienić się przepisy prawa, w kraju, w którym Sejm potrafi ustalić ustawę w 5 dni, a później prezydent ją w nocy podpisze i wejdzie w życie, nikt nie wyłoży dziesiątek, setek milionów złotych w inwestycje, które jest bardzo dobrą inwestycją, ale zwraca się w 7, 8, 10 albo 12 lat. Bo on mówi: dobra, przez 10 albo 12 lat muszą nic nie zrobić głupiego, jeżeli chodzi o legislację. Nie zepsuć mi tego biznesu. W takim kraju, w którym prawo z dnia na dzień się może zmienić na dużo gorsze, będą powstawały tylko montownie. Będą powstawały tylko baraki, do których można przywieźć maszyny, postawić ludzi przy maszynach, a jak tego rodzaju przepisy zostaną wprowadzone, to po prostu zdejmuje się maszyny i przewozi się do kraju, w którym prawo jest akceptowalne. W kraju, w którym z dnia na dzień można wprowadzić podatek, tak było w przypadku jednego podatku, że w 5 dni go wprowadzili już w tej kadencji. Tak było z podniesieniem w 5 dni składki rentowej 4 lata temu, przeciw czemu bardzo głośno występowałem. W takim kraju ludzie boją się inwestować. Bo możemy ubezpieczyć się w firmie ubezpieczeniowej na różnego rodzaju katastrofy naturalne. Na trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, pożar, powódź, kradzież. Ale nikt nas nie ubezpieczy od głupiego, złego prawa. W kraju, w którym połowa owoców naszej pracy jest przejadana, w takim kraju ludzie nie chcą mieszkać. W kraju, w którym ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na bardzo małą skalę, dopiero zaczyna, próbuje się rozwinąć i ma zapłacić 1200 zł składek ZUS-u, zdrowotnych i innych,
a w Anglii płaciłby niecałych 60 zł, 2,85 funta tygodniowo, to on wybierze prowadzenie działalności w Anglii, nawet jeżeli będzie ją faktycznie prowadził tutaj w Grudziądzu. Bo może tak zrobić, zarejestruje działalność gospodarczą w Anglii i z Anglii będzie wystawiał fakturę. Co więcej, nikt do niego nie przyjdzie do domu, tak? Bo urząd skarbowy może iść na kontrolę w to miejsce, z którego została wystawiona faktura. Bardzo wielu ludzi tak robi. Polacy wyjeżdżają za pracą, przenoszą firmę, działalność gospodarczą do innych krajów i niestety, wiem już po 3 miesiącach, że ten rząd nie ma dobrych pomysłów, jak to zmienić. Jest bardzo mądra książka napisana przez pana Miltona Friedmana, noblistę, już świętej pamięci, noblistę ekonomicznego, który opisał zjawisko tak zwanej tyranii status quo. On opisywał, analizował pierwszą kadencję rządów Ronalda Reagana. Na przykładzie tych rządów opisał pewien fenomen, który się powtarza wszędzie na świecie. Otóż rząd, każdy rząd, w praktycznie każdym cywilizowanym kraju świata na przeprowadzenie realnych, prawdziwych zmian ma 6 do 9 miesięcy. Później to jest dryf. Dlaczego? Bo wszystkie grupy interesów, wszystkie lobby, wszyscy szachermacherzy, którzy żyją z tego, że nasz kraj jest tak, a nie inaczej zarządzany, bo to nie jest tak, jak nam się czasami próbują mówić, że jacyś głupi posłowie na ulicy wiejskiej coś tam znów bezmyślnie uchwalili. Ci posłowie klepią ustawę, które ktoś im przyniósł napisem. Widziałem takie ustawy, które były przynoszone. Pamiętam historię, skandal sprzed 4 lat, gdy pan obecny minister zdrowia Krzysztof Jurgiel złożył projekt ustawy, jego pracownik w jego imieniu złożył projekt ustawy w wersji elektronicznej w Kancelarii Sejmu i sprawdzono, ktoś tam od pani ówczesnej marszałek Ewy Kopacz sprawdził, że sygnatury pliku, czyli kto utworzył plik na czyim komputerze, to były wiceprezes spółki Hewlett-Packard Polska. Czyli krótko mówiąc, ta ustawa została napisana w programie Word na komputerze firmowym, firmy Hewlett-Packard, a konkretnie wiceprezesa tej firmy. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak powstają ustawy w olbrzymiej mierze, to nie w partiach politycznych, nie w ministerstwach, ale w różnego rodzaju spółkach, kancelariach i instytucjach. I przez 6 do 9 miesięcy pierwszych, jak jest zmiana, jeżeli rząd jest przygotowany do tej zmiany, partia, która wygrała wybory, jest przygotowana do tej zmiany, to w tym czasie te wszystkie grupy nacisków jeszcze nie wiedzą, do kogo pójść, z kim pogadać, żeby dany proces zablokować, na niego wpłynąć, żeby to się nie udało. Później oczywiście są możliwe zmiany, te fundamentalne, poważne, najważniejsze, przeprowadza się w pierwszych 6-9 miesiącach. Za 6 miesięcy, za 9 miesięcy, może być wszystko zacznie się zamrażać, tylko będą wchodziły w życie te ustawy, które zostały uchwalone wcześniej. I my po 3 miesiącach, patrząc na to, co zostało uchwalone, na czym pracuje rząd, niestety możemy zobaczyć, że nie ma tam takich projektów ustaw, które naprawdę dałyby nam oddech. Nie ma tam projektów takich zmian, dzięki którym moi bliscy, którzy wyjechali do Anglii, Irlandii czy do Niemiec, mogliby wrócić. Nie ma tam projektów ustaw, dzięki którym młodzi ludzie będą wyjeżdżać z Grudziądza do Torunia, Gdańska, Warszawy, Berlina, Dublina, Paryża, Londynu i tak dalej. Nie ma tam takich rzeczy. Bo czy my będziemy bogatsi, będziemy godniej żyli dzięki temu, że Tomasza Lisa zastąpił Jacek Kurski? Nie. Będzie inny typ propagandy, może dla mnie nawet bardziej znośny niż to, co było przez ostatnich 8 lat. Ale, no krótko mówiąc, to nie jest ta dobra zmiana, dzięki której naprawdę będziemy godniej żyć. Czy wymiana jednego prezesa Stadniny Ogierów na innego prezesa Stadniny Ogierów sprawi, że będziemy godniej żyć? No nie. W zeszły piątek miało miejsce dla mnie bardzo ważne wydarzenie, bo pamiętam doskonale, co obiecywali w trakcie zeszłego roku politycy partii, która wygrała wybory. 8 tysięcy kwota wolna, czy podniesienie z 3 tysięcy do 8 tysięcy. 15% podatek CIT, czyli podatek dochodowy od spółek, które mają obroty do 2 milionów złotych. Obniżenie podatku VAT do tych stawek, które były zanim Donald Tusk je podniósł. Pamiętam, jak razem z Beatą Szydło, jeszcze jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, składałem propozycję obniżenia akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przez Unię Europejską. Bo już je przekroczyliśmy. Pamiętam,
Jak razem z Beatą Szydło składałem projekty ustawy, które miały przywrócić prawo do odliczenia pewnego podatku VAT na samochody i na paliwo do samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Czy są jakiekolwiek takie projekty złożone w tym Sejmie? Nie. A w zeszły piątek Prawo i Sprawiedliwość 232 posłów tej formacji zagłosowało za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu ustawy zgłoszonej bardzo bezczelnie przez Platformę, żeby podnieść kwotę wolną z 3000 do 8000. Bo my możemy jako obywatele złożyć taki projekt ustawy. Klub Kukiza mógłby go złożyć, ktokolwiek inny mógłby złożyć, ale nie ludzie, którzy przez 8 lat mogli sami podnosić kwotę wolną i mrozili ją, ani o grosz jej nie podnieśli, a teraz złożyli, mówili, to my będziemy mówili, sprawdzam obietnice wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. I faktycznie Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło tę ustawę, co mówiąc, że nie ma na to pieniędzy. 2 tygodnie temu podjęto decyzję o tym, żeby wprowadzić program 500+, czyli płacić 500 zł za posiadanie dziecka. Ten program, zgodnie z wyliczeniami rządowymi, będzie kosztował 23 miliardy złotych. Czy to są duże pieniądze? Odpowiem prosto. Wpływy budżetu państwa z tytułu podatku PIT, podatku dochodowego od osób fizycznych, są zaplanowane na tym roku na 45 miliardów złotych. Z czego połowa to jest podatek, który państwo płaci samo sobie. Czyli podatek od urzędników, żołnierzy, policjantów, pielęgniarek, sanitariuszy, nauczycieli, wykładowców akademickich itd., czyli całej sfery budżetowej, bo tam ludzie mają umowę o pracę, mają 800 zł wyższe wynagrodzenie średnie niż w sektorze przedsiębiorstw prywatnych. No i krótko mówiąc, państw i urzędników jeszcze do tego dołóżmy. Prawie 700 tysięcy, 680 tysięcy urzędników gminnych. Jak dołożymy do tego przedsiębiorstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa, to nam wyjdzie 20 parę miliardów, 21, 22, których państwo płaci samo sobie. Zamiast wprowadzić program 500+, państwo polskie przy takim samym skutku realnym dla budżetu mogło zlikwidować podatek dochodowy od osób fizycznych. Wiecie, jaka to byłaby gigantyczna zmiana? Olbrzymia. Gdybyśmy nie musieli płacić podatku PIT, marnować czasu na wypełnianie PIT-ów, a kilkadziesiąt tysięcy, 30 parę tysięcy urzędników skarbówki, zamiast zajmować się ściganiem, że ktoś źle PIT-a wypełnił, albo złożył go po terminie, albo źle posumował, albo źle uwzględnił jakąś ulgę, na przykład na wychowanie dzieci, zamiast tego zajęliby się ściganiem VAT-u, akcyzy tych podatków, gdzie w zeszłym roku liczona tak zwana luka podatkowa, czyli podatki, które zostały niezapłacone, wyprowadzone z 60 parę miliardów złotych. To byłaby gigantyczna i naprawdę dobra zmiana. I my po tych paru miesiącach po wyborach będziemy jako partia Korwin bardzo ciężko pracować przez najbliższych kilka lat, żeby to był ostatni raz, kiedy nie mamy swojej reprezentacji. Gdybym w moim wieku pan Donald Tusk, to w 93 roku nie wprowadził swojej partii do Sejmu. W 93 roku partia Kongres Liberalno-Demokratyczny dostała 3,99% i 550 tysięcy głosów. W tym samym roku człowiek, który wymyślił 5% próg podatkowy dla partii politycznych, pan Jarosław Kaczyński, lider Porozumienia Centrum, nie wprowadził też swojej partii, sam nie przeskoczył tego progu, który wprowadził. Porozumienie Centrum dostało wtedy 4,4% i 620 tysięcy głosów. My, jako najmłodsza w chwili obecnej partia w Polsce, mająca najmłodszych liderów, mająca najmłodszych działaczy, najmłodszych sympatyków i wyborców, dostaliśmy 730 tysięcy głosów i zabrakło nam zaledwie 37 tysięcy głosów, by mieć 17 posłów. Bo gdybyśmy przekroczyli próg, to przy tym jak SLD nie przekroczyło progu, gdybyśmy dostali te 903 głosy więcej tutaj w okręgu toruńskim, 903 głosy więcej w okręgu bydgoskim, katowickim i tak dalej, w każdym z 41 okręgów, mielibyśmy 17 posłów. Bez nas nie można byłoby sformułować koalicji, sformułować rządu, bo brakowałoby PiS-owi 8 posłów. Albo my, albo Paweł Kukiz, albo PSL, bo wiadomo, oni zawsze mają tą filozofię Waldemara Pawlaka, kto wygra wybory, nasz koalicjant, tak powiedział Waldemar Pawlak. I to było aktualne
gdy mówił to ponad 4 lata temu, więc oni z całą pewnością nie powiedzieliby nie, gdyby ktoś ich do tańca zaprosił, gdyby Jarosław Kaczyński zadzwonił do pana Kosiniaka-Kamysza i by powiedzieli, no dla dobra Polski nie odmówimy, tylko mamy dostać Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Nieruchomości Rolnych, KRUS i te wszystkie miejsca, w których rządziliśmy dotychczas. Pewnie by nie odmówili. Ale gdyby nie zabrakło nam tych 30 paru tysięcy głosów, mielibyśmy szansę teraz na naprawdę głębokie, poważne, fundamentalne zmiany, być może nawet na zmianę konstytucji. I my pamiętamy historię, wiemy, że i Jarosław Kaczyński, i Donald Tusk po tej porażce w 1993 roku ciężko pracowali na to, by mieć wpływ na to, jak funkcjonuje Polska. By mieć wpływ i jednocześnie wybrać za to odpowiedzialność. Jesteśmy głęboko przekonani, że nikt oprócz nas nie przeprowadzi tych zmian, których Polacy potrzebują, by mieć po co wrócić do Polski i by przestać wyjeżdżać. Dlatego tutaj do Państwa, do Grudziądza przyjechałem. Dlatego moi koledzy, koleżanki z partii Korwin będą przez najbliższe lata ciężko pracować. 80% komisji. W skali, jeżeli my nie byliśmy w stanie, a to nie jest proste wyzwanie, bo tych komisji w Polsce jest prawie 30 tysięcy, chyba 27 tysięcy. Więc wiecie, no są takie miasta jak Warszawa, gdzie ludzie mówią, że za 140 czy za 160 zł to nie pójdę na cały dzień do pracy, w niedzielę zwłaszcza, bo to jest za mało, albo im się nie chce. I przy takim nastawieniu czysto organizacyjnym, my byliśmy, no, nie byliśmy w stanie przypilnować nawet tego, żeby te głosy na nas oddane nie były nam ukradzione. I doskonale widzimy to w miejscach, w których to zbadaliśmy, gdzie byli nasi ludzie w komisjach, a gdzie nie było. W tej samej miejscowości mieliśmy średnio, w tej samej gminie, w tej samej dzielnicy, 4-5 głosów mniej na komisję, tam gdzie mieliśmy swojego człowieka w komisji. Krótko mówiąc, jestem gotów dać rękę, że gdybyśmy obsadzili wszystkie komisje w Polsce, to mielibyśmy z jakiegoś 6,5% pod 7%. To jest czysta matematyka, licząc z czystej proporcji. Może byłyby jakieś wahania, ale to są no, 100 co najmniej tysięcy głosów straciliśmy na komisjach. Kilkadziesiąt tysięcy głosów nam zabrał pan Zbigniew Stonoga. On dostał 60 parę tysięcy głosów i on zabierał tylko i wyłącznie nam. On był taką, można powiedzieć, bardziej, no wulgarniejszą wersją Janusza Korwin-Mikkego, który oprócz tego, że mówił, że trzeba obniżać podatki, zmniejszyć wpływ polityków na nasze życie i rozdawać pieniądze biednym na Facebooku, to bluzgał na wszystkich i klął na policję. I w ten sposób można powiedzieć kilkadziesiąt tysięcy głosów, rejestrując się tylko w połowie kraju, tu był. Zabrał nam w skali kraju z tych 60 parę tysięcy, myślę, że 40 tysięcy to były nasze głosy, a brakło nam 37 tysięcy. Pan Braun, startując osobnie, dostał 12 tysięcy głosów. Z tych 12 tysięcy pewnie 7-8 tysięcy zagłosowałoby na nas, gdyby nie pan Braun. Łącznie z tym, że nasi koledzy z Kongresu Nowej Prawicy w 4 okręgach się zarejestrowali i dostali 4700 głosów w tych 4 okręgach. Na kogo innego mógł zagłosować wyborca głosujący na Kongres Nowej Prawicy niż na partię Korwin. Więc to rozbicie było fundamentalne. Trzecia sprawa, bardzo ważna. Jeden ruch typu zgoda pana Mariana Kowalskiego na start z naszych list, tak mówią sami działacze Ruchu Narodowego, zmieniłaby po prostu nastawienie, nastrój i to oznaczałoby kilkadziesiąt tysięcy głosów mniej na Pawła Kukiza, a więcej na partię Korwin. Do tego należy dołożyć dwa cuda kampanii wyborczej, bo były co najmniej dwa cuda kampanii wyborczej medialne. Pierwszy, absolutne zniknięcie tematu nielegalnych imigrantów na ostatni miesiąc kampanii i z mediów publicznych i prywatnych. Nic. Nul. Zero. Nawet gdy był zjazd Rady Europy dotyczący imigrantów w Strasburgu, tydzień przed wyborami, to praktycznie nie było relacjonowane. I normalnie to takie wydarzenie, gdy kilka dni się mówiło, to był pierwszy cud. A wiecie, jaki był drugi cud medialny
tej kampanii? Ryszard Petru. Czyli człowiek o mlecznych zębach i blond grzywce, który porzucił swoje mieszkanie, zamieszkał w telewizorze na ostatnie 2 miesiące kampanii, a w telewizji publicznej pokazywano go w ostatnim tygodniu września 137 razy częściej niż partię Korwin, chociaż w sondażach na tamtym etapie mieli taki sam jak my, albo gorsze, albo 1% wyższe. To było takie po prostu pakowanie nas po głowach łopatą, że Petru jest dobry, a my nie istniejemy jako partia Korwin. Co więcej, konkluzja jest też taka, że pieniądze są ważne. Bo na kampanię wyborczą PiS i PO wydały oficjalnie maksymalne limity wydatków, czyli po 33 miliony złotych. Petru oficjalnie przyznał się tylko do 11 milionów złotych, moim zdaniem wydał zdecydowanie więcej. Tutaj moglibyśmy mówić wiele przykładów, typu w Bydgoszczy nasi koledzy złożyli powiadomienie, że ludzie od pana Petru rozdawali ulotki nieoznaczone jako sfinansowane ze środków komitetu. Nie zapłacili w centrum Bydgoszczy przy rynku za lokal, który tam miała Nowoczesna na kampanię wyborczą, dlatego stracili ten lokal, ale krótko mówiąc nie pokryli części wydatków ewidentnie wyborczych. Zbierali też pieniądze nielegalnie na fundację, z której finansowali kampanię, na fundację Nowoczesna RP. Ja złożyłem w tym zakresie powiadomienie do prokuratury. Mam nadzieję, że prokuratura po północy, po tym jak zmienią się zasady jej funkcjonowania, wróci do tego tematu i porządnie się zajmie akurat pięknym Ryszardem. I Komitet Pawła Kukiza wydał 3 miliony złotych na kampanię. Nasi wszyscy kandydaci wydali 1,5 miliona. I to niestety się bardzo mocno przekłada. Nasz kolega Robert Anacki, który jest dużym przedsiębiorcą, wydał duże pieniądze, chyba indywidualnie największe na kampanię. I on w Gorzowie, gdzie prowadził intensywną kampanię, dostał 8-9%. W powiatach, gdzie nie pokleił ani jednego plakatu, nie prowadził kampanii, dostał 3,5%. Dostaliśmy 5,5% w okręgu gorzowskim. Pan mówi, stary, to jest prosta funkcja po prostu pieniędzy. Ludzie widzą, że prowadzisz kampanię, to poważnie podchodzą do tego i mówią, a zagłosuję na niego. Albo zagłosuję na niego, bo mam mleczne zęby i blond grzywkę. Jak w miasteczku Wilanów masowo głosowano, to jest dzielnica Warszawy, w której ludzie, prawie wszyscy mają kredyty we frankach i człowieka, który mówił, że kredyt we frankach jest super, masowo poparli ludzie, którzy mają ten problem, bo on jest taki fajny, młody, profesjonalny i taki zna się na ekonomii. Także, tak powiedziałem, pokrótce czynniki. Poza tym był jeszcze fenomen Pawła Kukiza, który po tym, jak zdobył 20% wyborów, głosów w wyborach prezydenckich, powiedział nam, że on teraz jest królem, on teraz rządzi. Duża część naszych wyborców, istotna część naszych wyborców, którzy na nas by zagłosowali, zagłosowała na Kukiza, by jest świeższy, nowszy i silniejszy. Gdybyśmy mieli wspólne listy z Pawłem Kukizem, mielibyśmy 15% i większość konstytucyjną i bylibyśmy w stanie uchwalić nową konstytucję, obalić tą konstytucję, która została napisana pod patronatem Aleksandra Kwaśniewskiego i w oparciu o kwity, które w swojej szafie trzymał pewien generał, niedawno zmarły. Bo ci ludzie, którzy pracowali nad tą konstytucją, to każdy miał mniejszy bądź większy problem nad tymi papierami. Ja w dniu dzisiejszym, jadąc tutaj, miałem spotkanie z byłym ministrem rolnictwa z Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej posłem samoobrony, panem Wojciechem Mojzesowiczem. I bardzo ciekawe rzeczy opowiadał o kadencji 91-93. I powiedział o czymś, o czym ja zapomniałem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale generał Jaruzelski został prezydentem Polski wybrany przez Sejm. A dwóch profesorów, profesor Stelmachowski i profesor Gieremek pomylili się w tym głosowaniu. Oni się pomylili, iluś wyjęło kartę i tak dalej. I został wybrany jednym głosem, chociaż gdy ogłoszono wyniki, to na tablicy sejmowej było jeden głos przeciw, więcej niż głosów za. I po chwili konsternacji marszałek sejmu ogłosił, że jednym głosem został wybrany. Chociaż przed chwilą pokazywano co innego. No tak była budowana ta Polska po 1989 w tych pierwszych latach.
No i dlatego mamy poniekąd taką, a nie inną. Także jeżeli chodzi o te konkluzje, to po prostu no, musimy wykonać pracę, doprowadzić do tego, że tutaj w Grudziądzu będziemy mieli dobrze funkcjonującą organizację i że będziemy na poziomie gmina po gminie, powiat, będziemy mieli organizację, będziemy w stanie budować ruch społeczno-polityczny taki, który będzie funkcjonował nie tylko w dużych ośrodkach akademickich i poza internetem. No i jednym z owoców tej poprzedniej kampanii wyborczej jest to, że pomimo tego, iż jesteśmy gorącymi zwolennikami zlikwidowania finansowania partii politycznych z budżetu, to każda osoba, która na nas zagłosowała, każda, która oddała na nas głos, to razem z tym głosem oddała 5 zł i 65 groszy na naszą partię przez 4 lata. Co oznacza, że w trakcie 4 lat mamy dostać 16,5 miliona złotych subwencji. Podkreślę, że do chwili obecnej nie dostaliśmy ani złotówki, bo to działa jak wszystko w państwie polskim z bardzo dużym opóźnieniem. Ale my podjęliśmy decyzję, że tych pieniędzy nie wydajemy, że oszczędzamy na kampanię wyborczą. Bo to działa w sposób niesamowity. W ostatnim tygodniu kampanii nasza koleżanka z biura prasowego zapytała dziennikarzy Polsatu, jak to jest, że wcześniej nie przyjeżdżali, teraz przyjeżdżają na każdą naszą konferencję. Co ciekawsze, pokazują w wydarzeniach, czyli w głównym programie, który ogląda kilka milionów ludzi, przebitki i informacje z naszych konferencji. Ten dziennikarz się uśmiechnął i powiedział, pewnie coś u nas wykupiliście. I to było faktycznie po tym, jak 200 tysięcy złotych wydaliśmy na spoty w Polsacie. Więc to jest bardzo proste. Nie płacisz, to jest biznes. Oni nie pokazują cię, bo mówisz coś mądrego, albo ciekawego, albo fajnego. Jak wrzuciłeś pieniążka do skarbonki, to przez chwilę jesteś pokazywany. Później mówią, jak czas minął, wróć kolejnego pieniążka, albo wracamy do poprzedniego stanu. Są drogie rzeczy. I w tym momencie, wykonując przez kilka lat ciężką pracę, budując organizację, rozmawiając z ludźmi, prowadząc na bieżąco działalność organizacji i mając środki na kampanię, będziemy w stanie godnie podjąć rękawice, a po drodze mamy nadzieję, że też uda nam się przynajmniej w wyborach samorządowych nawiązać bardzo poważną, bieżącą współpracę z panem Pawłem Kukizem. Takie rozmowy trwają. W Bydgoszczy, w której dzisiaj byłem i wczoraj miałem spotkanie otwarte, już zostało podpisane oficjalne porozumienie i została założona organizacja, stowarzyszenie, które się nazywa Nowa Bydgoszcz, które jest współtworzone nasi koledzy z partii Korwin i lokalni działacze Komitetu Kukiz 15 i jest już decyzja, że tam będziemy wspólnie wystawiali swoją listę do Rady Miasta, do Rad Dzielnic i z poparciem obu tych środowisk, a trwają rozmowy na tym, żeby do sejmiku wojewódzkiego, do samorządów każdych szczebli tego rodzaju porozumienie zawrzeć i tego rodzaju współpracę nawiązać. W skrócie one pokazują, że nie o demokrację tutaj chodzi. Jest bardzo fajny materiał, stary odcinek programu satyrycznego panów Krzysztofa Materny i Wojciecha Mana, rozmowa z wicedyrektorem w jednym z departamentów. I tam filozofia jest wyłożona dużej części ludzi, którzy w chwili obecnej uczestniczą w tych marszach, bo uczestniczą bardzo różni ludzie. Ci, którzy właśnie tracą pracę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa hurtowo, bo przyprowadzają swoich kolegów i wywalają tych z PSL-u, tych z Platformy i tak dalej. To się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, w urzędach, agencjach i tak dalej. To jest pierwsza grupa ludzi. Druga grupa ludzi to są ludzie, którzy są klasycznymi, często patologicznymi, ja to tak powiem, kaczofobami. Dla nich Kaczyński to jest kaczaty, to jest gnom wstrętny. Oni po prostu widzą go w telewizji, dostają spazmów i trochę odreagowują sobie skacząc i śpiewając na marszach Komitetu Obrony Demokracji. Jest też część osób dobrych, przyzwoitych, które doznają teraz przebudzenia obywatelskiego. I mi się to autentycznie nie podoba, że człowiek, który mówił, że ciemny lud wszystko kupi, zostaje prezesem telewizji publicznej, martwią się o Ogiery w Janowie Podlaskim i postanowią basta, nie pozwolę na to, muszę coś zrobić. Gdyby takich ludzi nie było, to te marsze nie byłyby takie liczne. Można powiedzieć, że część ludzi jest skołowanych. Z drugiej strony jest to pewien taki etap przebudzenia obywatelskiego, który sprawia, że Polacy, niezależnie od poglądów, coraz bardziej angażują się w życie publiczne. 10 lat temu, 8 lat temu
nie było Marszu Niepodległości, nie było wielkich manifestacji patriotycznych, na które młodzi ludzie z całego kraju zjeżdżali. Nie było też rok temu, dwa lata temu manifestacji ludzi starszych i w średnim wieku przeciw traceniu stanowisk w administracji publicznej, których przychodzą teraz na manifestacje Komitetu Obrony Demokracji. Politycy Platformy, Ryszarda Petru, PSL-u są zdezorientowani, mają wolną sobotę, to mogą wyskoczyć na manifestacje, zabrać rodziny, autokar działaczy i zorganizować imprezę. Notabene te marsze są cały czas dużo, dużo mniej liczne niż marsze, które 4 lata temu się odbywały, na przykład w obronie telewizji Trwam. Bo były takie marsze. Miały 200 kilkadziesiąt tysięcy osób, były naprawdę masowe i nie przywiązywano do nich medialnej takiej wagi, jak do tych marszy Komitetu Obrony Demokracji. Notabene to jest wszystko małe, blade i słabe, jak sobie porównamy z Węgrami, bo tam partia Fidesz na manifestację poparcia dla rządu Viktora Orbana jest w stanie zgromadzić na 10-milionowych Węgrzech 700 tysięcy osób. Tego to nie ma przełożenia na Polskę, bo w Polsce takie zgromadzenia były tylko na spotkaniach z Janem Pawłem II, mysze na błoniach, to były na 2 miliony, 2,5 miliona ludzi i tylko to było porównywane, biorąc pod uwagę, że jesteśmy jednak 35-milionowym narodem. No okej, okay, narodem jesteśmy 60-milionowym, ale mamy osób mieszkających w Polsce 35 milionów po tym, jak te prawie 3 miliony wyjechały z Polski. Także czym jest KOD? KOD jest emanacją polityczną ludzi, którzy nie godzą się na przejmowanie państwa przez Prawo i Sprawiedliwość i zmienianie tych ludzi, którzy byli dotychczas swoimi, a część osób się po prostu nie godzi na filozofię rządzenia Prawa i Sprawiedliwości. Pan Przemysław, nasze spotkanie w Toruniu, może ostatnie pytanie jeszcze tutaj od jednego z panów. Ja mam takie pytanie, bo na przykład stali na koniu wiadomcy podlaskim, jeżeli na przykład no, pośrednio Państwo Polskie dopłaca 18 milionów, ale też myślę, że są w Polsce jakieś rentowne przedsiębiorstwa Skarbu Państwa, albo tak wydaje mi się wydaje. Co z nimi w pańskiej wizji państwa, czy w wizji państwa Partii Korwin? Kryterium, czy dane przedsiębiorstwo powinno być państwowe, czy prywatne, to nie powinna być rentowność. Jeżeli państwo wprowadzi monopol na daną dziedzinę, na przykład na dostarczanie prądu czy gazu, to trudno, żeby ta firma nie była rentowna, jak to urzędnicy usiądą i ustalą cenniki na usługi, które mamy. Więc to kryterium nie jest rentowność, ale interes publiczny. I z uwagi na dobro wspólne, interes publiczny, są takie miejsca, w których dopuściłbym własność państwową, z uwagi na to, że prywatyzacja nie przyniosłaby pozytywnych skutków dla państwa polskiego. To są te przedsiębiorstwa z tych branż, w których praktycznie w Europie nie ma prywatnych właścicieli. Bo są takie branże. Taką branżą jest energetyka. I sprzedaż Orlenu spółce Sibneft, Tatneft, Gazpromneft i tak dalej, czyli którejkolwiek spółce państwowej kontrolowanej przez Kreml, nie byłby żadną prywatyzacją. A w tej branży w Europie, nie wiem czy Państwo sobie zdajecie sprawę, nie ma praktycznie firm prywatnych. Nie ma. Ja byłem w szoku jako dyrektor zajmujący się tymi kwestiami w Ministerstwie Gospodarki i Bezpieczeństwa Energetycznym, gdy odkryłem, że spółka, o której byłem przekonany, że spółką prywatną, która nazywa się Statoil. Statoil to znaczy Statoil, czyli państwowa ropa. Statoil jest firmą państwową, ale jest w sposób cywilizowany, sensowny, zarządzana. Państwo norweskie ma tam 85% udziału. Nie ma w tej branży, branży paliwowej, moim zdaniem możliwości prostej, łatwej przeprowadzenia prywatyzacji. Zwłaszcza, że bardzo często ci, którzy chcieliby kupić, chcieliby przejąć po prostu pozycję monopolistyczną. I nawet ci, którzy zapłaciliby najwięcej za te firmy przy prywatyzacji, najszybciej, najmocniej by nas wycisnęli. Bo, no krótko mówiąc, przejęcie rafinerii gdańskiej to jest przejęcie połączonego z nią naftoportu, bo tylko rafineria gdańska jest gotowa, jest w stanie technologicznie odbierać gotowe paliwa z morza, z naftoportu. Nie ma innego rurociągu, który z naftoportu
można by przyjąć paliwo i wprowadzić na polski rynek i polskiego obiegu. Są takie branże, w których, no krótko mówiąc, nie ma wzdłuż jednej rury, drugiej rury równoległej, która konkuruje. I branża infrastrukturalna to też jest branża, w której, no krótko mówiąc, prywatyzacja nie musi oznaczać, że będzie wszystko świetnie hulało i tak dalej. To są raczej wyjątki. Sternina koni ogierów nie jest biznesem strategicznym i nie jest czymś, czym powinno się państwo polskie zajmować, zwłaszcza jeżeli do tego dokładamy. Czy to pytanie pana satysfakcjonuje? Tak. Powiem więcej, Janusz Korwin-Mikke mówi, że nie powinniśmy prywatyzować lasów państwowych z uwagi na to, że nie ma w Polsce polskiego kapitału, ludzi, którzy mogliby odpowiedzialnie przejąć tak duże, zwarte kompleksy, jakie są w chwili obecnej w ramach lasów państwowych. I w takiej sytuacji, no to było coś, czym straszyli politycy PiS-u, że Korwin chce nawet lasy sprywatyzować. Nie, to nieprawda. W chwili obecnej nie ma wyręków na przykład do prywatyzacji lasów państwowych, ale stadniny ogierów czy lokalne PKS-y w czasach, gdy jest duża konkurencja na tym rynku, to nie są firmy, które powinny być państwowe.